Cześć, witajcie na luckyhorse.pl. W tym odcinku przedstawimy Wam temat pasz oraz żywienia Waszych koni. Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie pasze podawać i w jakich ilościach. Pasze gotowe, czy przygotować posiłek we własnym zakresie? Granulat, czy musli? Ograniczać siano, czy podawać je do woli? Zanim wpadniecie w wir zakupów w końskich sklepach internetowych i wysłuchacie tysiąca porad dotyczących żywienia Waszego konia, warto dowiedzieć się, jak Wasze konie żywiły się w naturze. Żeby Wam w tym pomóc, na chwilę zamienię się w eksperta. Zacznijmy od podstaw, czyli od układu pokarmowego naszych koni. Każdy koń przystosowany z natury jest do tego, żeby trawić liście, łodygi, korę drzew, bardzo twarde rzeczy. Stąd podstawą żywienia każdego konia powinna być włóknista pasza objętościowa. Pamiętać musimy, że udomowione konie mają zupełnie inny tryb życia niż ich dzicy przodkowie. Mieszkają zwykle w stajniach, wymagamy od nich posłuszeństwa i tym samym ukierunkowanej siły w odpowiednich dyscyplinach sportowych. Dlatego wzbogacamy ich dietę w pasze treściwe i wybierając taką paszę, wybierajmy ją z namysłem. Nie na zasadzie takiej, że ktoś taką taką nam polecił, tylko zastanówmy się, co chcemy osiągnąć, podając naszemu koniu taką paszę. Dlatego przygotowaliśmy dla Was odpowiednie grupy koni, dla których przystosujemy odpowiednią paszę. Pierwszą grupą są konie rekreacyjne, pracujące z ziemi lub w lekkim treningu. Dla takich koni należy dostosować paszę o wysokiej zawartości włókna powyżej 12%, niskiej zawartości skrobi poniżej 10%, średniej zawartości tłuszczu 4-6% i białka 13%. Taki skład zagwarantuje nam długo uwalnianą energię i tym samym unikniemy problemu z zakwaszeniem organizmu. A teraz pora na mit numer 1. Czyli koń, który jest nadpobudliwy, powinien mieć zmniejszone dawki pokarmu. Absolutnie nie. Nie możemy głodzić konia za to, że robi coś, do czego stworzyła go natura, czyli po prostu biega. Eliminując z pożywienia ziarno zbóż, należy je zastąpić alternatywnym źródłem energii, na przykład wysłodkami lub otrębami ryżowymi. Mit numer 2. Koń w naturze nie miał dostępu do tłuszczu, więc go nie trawi. Absolutnie nie. Faktycznie, konie nie mają woreczka żółciowego, lecz w naturze trafiały na rośliny oleiste, na przykład len i wiesiołek. Udział tłuszczu w diecie jest wskazany do około 8%, lecz pamiętajmy o tym, że należy go wprowadzać stopniowo i podawać go codziennie, co poprawia strawność tego tłuszczu o około 30%. W porównaniu z ziarnem owsa tłuszcz dostarcza do 4 razy więcej energii. Czyli 100 g oleju lnianego zastępuje nam około 400 g owsa. Co, moi drodzy, nie oznacza, że zamiast 4 kg owsa możemy podać kilo oleju. Dla koni chudych lub trudno przybierających na masie lub użytkowanych, które reagują nam nadpobudliwie na ziarno zbóż, również wybieramy pasze bogate we włókna oraz tłuszcze. Ważne jest, aby nie doprowadzać do gwałtownych zmian w obrębie układu pokarmowego, podając na przykład 4 kg ziarna w ramach jednego posiłku, ponieważ często prowadzi nam to do zakwaszenia organizmu u konia. Doskonałym rozwiązaniem jest karmienie pożywieniem o zbliżonych parametrach na każdy posiłek. Możemy to osiągnąć, przygotowując wcześniej mieszankę np. z słodków, makucha lnianego, owsa i lucerny granulowanej lub zakupić gotową paszę. Dobierając odpowiednie proporcje pomiędzy ziarnem zbóż a odpowiednimi paszami, możemy karmić nie tylko konie w rekreacji, ale również konie sportowe. Kolejną grupą są konie wymagające szybkiej energii w dyscyplinach skokowych oraz WKKW. Konie te potrzebują zwiększonego udziału ziarna zbóż w dawce. Jednak nadal musi to być ilość nie przekraczająca 20-30% udziału podczas posiłku. Ważne jest, aby podawać ziarno o odpowiedniej strawności, na przykład podane mikronizacji, dzięki czemu trawione jest ono w 90% żołądku. Konie o podwyższonym zapotrzebowaniu na białko. Wartościowe i bogate białko jest podstawą dobrze ukształtowanego konia. Takim białkiem charakteryzuje się m.in. lucerna, otręby ryżowe i soja, choć ta ostatnia może być podawana w niedużych ilościach i tylko po wcześniejszej obróbce termicznej. Ważne jest, aby koniom w intensywnym treningu sportowym podawać białkowy posiłek na kolację. Dzięki nocnemu odpoczynkowi koń będzie miał więcej czasu na regenerację oraz większa ilość tego białka zostanie w tym celu zużyta. Pora na mit numer 3, czyli koniom puchną nogi od owsa, ponieważ ma za dużo białka. Owiec wcale nie ma dużo białka, ponieważ tylko około 9% białka ogólnostrawnego. W
tym wypadku problemem jest niska jakość tego białka. Kolejną grupą są konie otyłe, czyli ze skłonnością do insulinooporności, tak zwane konie tyjące z powietrza. Jeżeli przyczyną jest podawanie nadmiernej ilości paszy, najprościej jest nie podawać paszy treściwej. Natomiast chorobliwa otyłość wymaga żywienia pod kontrolą weterynarza. Żywienie takich koni możemy oprzeć na paszach wysokowłóknistych, zawierających jak najmniejszą ilość cukrów prostych. Konie ras prymitywnych jeszcze lepiej przyswajają pasze niż konie szlachetnie urodzone. Stąd pozostawienie ich na samym sianie, najlepiej podawanym w siatkach, jest najlepszym rozwiązaniem. Dla koni z problemami zdrowotnymi stosuje się pasze okresowe. Oparte są one na wysłodkach, aby ułatwić podawanie oraz uniknąć nielubianych smaków. Na rynku dostępne są również pasze ziołowe dla koń kaszlących. Unikatowe zioła zastosowane w tych paszach pozwalają koniowi powrócić szybko do zdrowia bez konieczności stosowania dodatkowych leków. Pamiętajcie, że jeżeli dostarczycie swojemu koniowi odpowiednio zbilansowaną dietę, nie odbiegających zbytnio od naturalnego pożywienia, istnieje niewielkie ryzyko, że pojawią się niedobory. Jeżeli macie jednak obawy, że waszemu podopiecznemu czegoś może brakować, zawsze warto zrobić badanie krwi lub włosa. A wyniki najlepiej niech interpretuje zaufany weterynarz, który zna waszego podopiecznego i na tej podstawie najlepiej jest wybrać odpowiedni suplement diety. Pamiętajcie, że nasze konie to nie laboratorium, na którym możecie testować teorię żywienia koni. A na zakończenie, moi drodzy, mamy niespodziewanego gościa. Nasz Lucky Konik, chodź do nas! Jak widzicie, naszemu konikowi ostatnio troszeczkę się przytyło, ale na szczęście mamy kaszę z Magic Horse, więc na pewno wybierzemy coś dla jego brzuszek, żeby troszeczkę schudnął i nabrał takiej fit sylwetki, prawda, koniku? Spróbuj, czy ci smakuje. O, chyba mu bardzo smakuje, moi drodzy. Zapraszam was do subskrypcji naszego kanału. Pamiętajcie o lajkach oraz piszcie komentarze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówiłam więcej o brzuszku? Co? Tak głupio powiedziałam? To obecnie.